Kafe Redbox, bardzo serdecznie witamy. Adam Komin, Andrzej Rostropowicz. To jest kolejny, bodaj drugi odcinek na wiosnę. Sezon w pełni. No teraz już graliśmy troszkę więcej dni, bo codziennie. I tak będzie też i w kolejnych tygodniach. Terminarz ułożony pod drużyny. Nasz klient, nasz pan. No staram się, aczkolwiek tych zmian jest trochę dużo teraz też. Może umówmy się, jeżeli oglądacie ten program, że zawsze tam w niedzielę wieczorem spójrzcie na ten terminarz, jaki jest, bo ja oczywiście staram się, znaczy zawsze wysyłam przynajmniej tego SMS-a do kapitana, ale też wiem, że czasem to potrafi umknąć, że kapitan albo nie przeczytał, albo go nie było i reszta drużyny tak mało wie i w dniu meczu do mnie dzwoni, jak to. Także no jest strona jasna, przejrzysta, a tak jak mówię, to nie z naszego widzimisię zmieniamy sobie godzinę meczów albo dzień meczu, bo to ja jak układam, to bym najszczęśliwszy, że ułożyłem, jest spokój. Natomiast no, czasami tak jest, że ktoś jedzie w delegację, no to temat rzeka, sami wiecie, bo chyba tu nie ma drużyny, która by do mnie jeszcze nie zadzwoniła z prośbą o jakąś zmianę, także sami wiecie, jak to jest. Natomiast nie wiem, czy dzisiaj, prawdopodobnie dzisiaj, najpóźniej w poniedziałek ukaże się terminarz do końca pierwszej rundy we wszystkich ligach. Potem się ukaże regulamin tych wszystkich rewanżów, które będziemy rozgrywać. Przy czym, tak jak tu Andrzej powiedział, gramy cały czas, aczkolwiek z przerwą na długi weekend majowy. No długi tydzień wychodzi wtorek, czwartek i ja wiem, że dzisiaj ktoś mi powie, nie, gramy w te wolne dni, bo po co robić przerwę. Ale też wiem, że jak się weekend będzie zbliżał, to w sobotę przed weekendem odbiorę 100 telefonów, że no nie wiedziałem, ale jednak pół drużyny wyjeżdża na długi weekend, nie gramy. Także zrozumcie też innych, że no naprawdę jest długi weekend i pewnie całe to miasto w połowie albo w trzech czwartych wyjedzie i nie ma sensu organizować meczy. Także ten terminarz będzie obejmował tygodniową przerwę właśnie na rzeczony majowy długi weekend. Redbox Cup pod koniec czerwca. Nie gra wtedy Polska, sprawdziliśmy. Nie gra Polska, są mecze nawet jakieś takie mało ciekawe, to jest początek mistrzostw, także ze spokojem, a też już są pierwsze zgłoszenia, choćby nazwy zapomniałem normalnie, ale Tomasz Kwiotek już potwierdził udział, Dentim Clinic oczywiście, potwierdził Tajfun Poznań i z tego co pamiętam, to wiem, że już na 100%, natomiast kilka ekip na pewno weźmie udział, bo i te takie nowe twory i Młode Wilki i Geoprofit pewnie też. Także paręnaście innych. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, czyli że nie będzie padało, nie będzie upału, bo to są dwie skrajności, których chcemy ominąć, natomiast cała reszta przyjmujemy w ciemno i gramy i bawimy się od rana do wieczora. Tak. A tydzień potem, czy to jest bodaj 24 czerwiec, Redbox Cup dla dzieci, to jest taka pierwsza nasza inicjatywa w dwóch rocznikach, 2006-2007 rocznik, a druga 2008-2009, no może tutaj któryś ligowcy mają dzieci w tym wieku, mają w klubach, także zapraszamy też na Redbox Cup dziecięcy. Wszystko będzie w jeden dzień, w sobotę na Rapidzie, Dzień Ojca, no zacny dzień i dla dzieci, i dla tatusiów, którzy pewnie będą kibicować. Tak, ja obchodzę Dzień Ojca i Dzień Dziadka, także ja już jestem stary imprezowicz, można powiedzieć. Natomiast tutaj też mamy potwierdzenie gdzieś tam z Poznania drużyn. No miło by było zakończyć rok szkolny fajną zabawą, rozpocząć wakacje. Miejmy nadzieję, że to się wszystko uda, powiedzie tak jak te nasze halowe wszystkie turnieje. Zapraszamy. Zapraszamy, a na razie przechodzimy do Ekstraligi, gdzie Małpki walczyły z Inwetem. No takie dwa oblicza tego meczu, bo do 10 minuty wszystko wypadało fantastycznie na korzyść MPFC. Bramki Doriana i Masiewicza, było 2-0. To była 10 minuta. Od 16 zaczął strzelać Inwet i do przerwy zrobiło się 7-2 dla Inwetu. No niesamowity koncert tej drużyny. Tak od 16 minuty wyglądali jak Hungerbut albo nawet Dentim Clinic kiedyś. No ty w live'ie słyszałem, mówiłeś nawet, że gdzieś tam słuchy chodzą, że jeszcze Michał Chmielowski ma wrócić do tego zespołu, a tak troszeczkę z innej beczki wszyscy wiemy, że trzon tej drużyny Inwet tworzą podopieczni właśnie Chmielowskiego z klubu A-klasowego i rozmawiałem tutaj z Michałem Chmielowskim parę dni temu, żeśmy tak wspólnie mówili, że no widać po tych chłopakach, których praktycznie tutaj nikt już nie chciał z tych naszych tutaj katowicko-ościennych klubów, odnaleźli się u niego gdzieś tam za granicami Katowic,
grają, trenują i to zaraz widać na Rapidzie, no, no jak młody facet w wieku najlepszym piłkarskim, bo oni są w wieku 27, 8 lat, czy tam 9, 6, regularnie trenuje przynajmniej te dwa razy w tygodniu, to musi to widać być na Rapidzie, doskonale się bawią, tutaj też mogą to uznawać taki jeden mecz w tygodniu, jakaś tam jednostka treningowa. No trener Michał na pewno im nie zabrania. No, a czasem nawet z nimi tutaj biega. Także no to musi przynosić efekty i to było widać, bo pomimo słabego początku, te 10 minut, o których wspomniałeś, no to potem no chodzą jak w zegarku i... Tak powiem szczerze, biedna Marmozeta nawet nie za bardzo wiedziała, co się dzieje, pomimo iż grała dobre zawody, no ale no nie była w stanie tutaj dotrzymać kroku tak grającemu Inwetowi. No, natomiast ja z drugiej strony pochwalę PFC, bo oni zawsze, ja pamiętam taki mecz na hali ostatnio, bo niestety, ale jeszcze z rzadka bywam teraz na Rapidzie i tak pewnie pół sezonu jeszcze minie, zanim zacznę tam na stałe chodzić, no ale cóż, jak to mi niektórzy mówią, zdrowie najważniejsze, to oni się zdają sprawę właśnie, że jak przegrywałem czasami mecz, to nie jest na zasadzie takiej, że zwalamy wszystko na sędziego, na kibiców, których nie ma, na trawę, na piłkę, na wszystko, tylko nie na siebie. Ja właśnie wracając do tego meczu na hali, słyszałem takie głosy na ławkach, no trudno, dzisiaj nie damy rady, jesteśmy słabsi i tyle, no i trenujemy dalej. I to taki szacun, to zawsze chwalimy ten PFC, że oni w porównaniu sprzed swoją grą sprzed 3-4 lat, no to ogromny postęp poczynili. Tak, przepraszam, jeśli wejdę słowo, tam nie ma zawodników, tak jak w Inwecie, którzy notorycznie czy co tydzień grają w rozgrywkach ligowych na dużym boisku i trenują w tygodniu. No dokładnie, tam też nie ma takich hura wzmocnień jak inne drużyny, że bierzemy 3 grajków, robimy wynik. Tu jest po prostu zabawa, to co mówiłem tydzień temu, nawet nie tydzień, bo myśmy w poniedziałek kręcili, dzisiaj jest piątek, że to jest drużyna, takie drużyny się najbardziej gdzieś tam lubi, bo oni się spotykają, grawią, bawią się, czy tu, czy gdzieś indziej. Raz wygrywają, raz przegrywają, cieszą się nie samym faktem zwycięstw, a tego, że się można spotkać, że właśnie to zdrowie dopisuje, że wieczorem można przyjść, zabawić się, raz się zdenerwować, bo się przegrało, raz się ucieszyć, bo się wygrało. No cóż, pełny szacun, a tutaj no na pewno trzeba pogratulować Dobrosiowi i spółce za tak kapitalny początek sezonu. Grzegorz Kachniarz i Mateusz Kłos po 4 bramki i 3 dla Marmozety strzelił Przemek Masiewicz. Naprawdę imponował tymi strzałami z dystansu i pół dystansu. Sporo wybronił też Tomek Susek i to widać będzie widać na samym końcu programu przy szóstkach tego tygodnia. Tyle na razie w Ekstralidze, bo mecz Tyskich, przepraszam, WSD i Europrestiż przełożony. Tak samo Tyskie nie zagrały, no ale już niedługo wszyscy zaczną regularnie grać i nadrabiać te wszystkie zaległości. No już o terminarzu mówiliśmy, także to nie ma co bić piany. Wszystko jest na stronie i myślę, że jak wy będziecie oglądać program, to już będzie w całości rozpisany terminarz na stronie. Pierwsza liga, grupa A, Pogoń za Banią, PAP pod Piątką. No to był debiut Pogoni za Banią w tym sezonie. Bardzo ciekawy fanpage. Traktowali ten mecz jako takie derby. Pogoń za Banią, PAP pod Piątką. Także bardzo tak wesoło, humorystycznie do tego podchodzą. Na boisku też zagrali naprawdę bardzo dobry występ. Fajnie też skwitowali ten występ swój, ale to odsyłam na fanpage. Pogoni przegrali 3-5, ale z PABem naprawdę wyglądali dobrze. Tam początek przez Pany 2-0 się zrobiło dla PABu i tak ta dwubramkowa przewaga aż do ostatniego gwizdka się trzymała. Naprawdę to nie był zły występ i ja widzę Pogoń w drużynie, w grupie drużyn, które będzie walczyły może nawet o medal. Oni już frycowe zapłacili w zeszłym sezonie i to też żeśmy ich bardzo często chwalili, a zdarzały im się wpadki, natomiast tu wpadką było tylko to, że dali sobie strzelić dość szybko 2 bramki, a potem właściwie mecz był na remis, bo skończyło się 5-3, także myślę, że z tak doświadczoną drużyną, bo pomimo, że padł pod Piątką, to ten jakiś nowy PAP, to nie ten, który wygrywał wszystko, to 3/4 z tych zawodników to tak doświadczona ekipa, że ciężko. I ograna. Ograna, tak, dokładnie. Ciężko ich doścignąć i gdy sobie stworzyli tą dwubramkową przewagę, to już naprawdę ciężko było ich dogonić. Natomiast to, co powiedziałeś, jedni, drudzy, na pewno nie będą należeć do tych, którzy będą walczyć tam gdzieś w dole tabeli. W PABie pod Piątką tak zauważyłem, nie wiem, czy się zgodzisz, że to jest taka drużyna, która po prostu umie wygrywać.
zrobili swoje, zrobili przewagę, ale potem nie nastawiali się na jakieś nie wiadomo jakie ofensywne zapędy, żeby po prostu, nie wiem, pobić rekord strzelecki kosztem ryzyka utraty kolejnych goli, tylko grali tak, żeby wygrać, bo punkty są tu najważniejsze. No to jest taka rzadka umiejętność być takim zespołem, który no, gra, żeby wygrać i robi wszystko, taktyka, wszystko jest podporządkowane, układ tego meczu, jak się ten mecz układa, wszystko jest podporządkowane temu, żeby te punkty zainkasować, a nie żeby no, na wariata strzelać nie wiadomo co. Mówisz, że są minimalistami, tak? No może nie walczą o najlepszy atak, ale na pewno walczą o punkty, tych mają komplet po dwóch spotkaniach, także tej wersji ja się będę trzymał, a jak będzie dalej, pokażą kolejne spotkania, bo nawet zostałem zapytany tutaj przez jedną z ekip, kogo widzę jako faworytów tej grupy, kogo się należy bać. Ja powiem wszystkich, bo to od lat wiemy i to też już tyle razy było powtórzone, że chyba będę nudny teraz to mówiąc, ale powtórzę po raz kolejny. W tym sezonie jeszcze tego nie mówiliśmy. Tu zależy po prostu od składu na dany mecz, bo jak weźmiemy na przykład choćby Śląsk Katowice, który w tej chwili jest ostatni i pierwsze dwa mecze rozegrał w bardzo okrojonym składzie, to jak weźmiemy kartkę ze składem tej drużyny, jakby wszyscy przyszli, no to mogą wygrać z każdym i podejrzewam, że w Ekstralidze też by sobie poradzili. Warunkiem frekwencja, a że tej nie ma, to jest jak jest. Tak samo może być z Pabem pod Piątką, tak samo może być z Pogonią za Banią. Także ze spokojem od meczu do meczu czekamy i cieszymy się tak na wygrane faworytów, jak i niespodzianki, bo to przecież też jest solą piłki, niespodzianki i jakieś tam większe lub mniejsze sensacje. Praktycznie całkiem nowa drużyna Profi Auto przystąpiła do starcia z GeoProfit. To jest to, o czym mówiliśmy. Jest to zespół zakładowy, 20 zawodników w kadrze i raz będzie grała jedna zmiana, raz druga. No na tle GeoProfit było ciężko. Przegrana 2-9. Co prawda na 10 przed końcem po golu Mateusza Słotosza, który grał chyba jako jedyny w obu tych meczach, było 2-5, no ale to ostatnie minuty, no to pod dyktando GeoProfit, które wyśrubowało wynik, wygrało 9-2. To jest drugie zwycięstwo, no Borkiewicz zadowolony. Takie dwa mecze rozgrzewkowe chyba z ich perspektywy, oczywiście patrząc na początek sezonu. Ładnie powiedziane. No Profi Auto musimy dać dwa razy więcej czasu, co wszystkim innym drużynom, bo jeśli co drugi tydzień ma grać ze sobą ekipa, no to też i czasu muszą być więcej na to, żeby się zgrać. Gorzej będzie, jak te ekipy zaczną się mieszać między sobą. Ale jak na razie jakoś dają radę i pomimo, że wyniki tego nie pokazują, to ta gra nie jest najgorsza. No brakuje tego zgrania, ale to przyjdzie z czasem, no a że tego czasu będzie, tak jak mówię, z racji tego, że jakby na dwa składy grają o połowę mniej niż inne drużyny. Tak miejmy nadzieję, że dojdą do siebie i zaczną wygrywać, a już tak całkowicie na turnieju czerwcowym zrobią nam niespodziankę, jak wtedy mam nadzieję przyjdą wszyscy w sobotę, bo też już zgłaszali akces gry w turnieju i wtedy pokażą prawdziwe swoje oblicze, a może się okazać, że te oblicze będzie takie, że zrobią taki przynajmniej dobry wynik, sensacyjny wręcz, jak ATN na hali. Tak, w przyszłym tygodniu wielki hit, GeoProfit, jak się nie mylę, z Pawłem pod Piątką. Tak, chyba we wtorek, także no tych hitów jest troszeczkę więcej tam, jak spojrzycie na ten, bo i Atria z ATN-em, i parę innych fajnych meczy, także no choć ilościowo jest ich mniej, bo musi być, skoro jest tyle drużyn, ile jest, natomiast jakościowo na pewno one są na wysokim poziomie. Młode Wilki, debiut Młodych Wilków, przypadł na mecz z All Stars Team w środę. Na razie może nie o samym meczu. Młode Wilki, fajnie się pojawili, Paweł Lechowicz i ta ekipa, która no nie z niejednego pieca chleb jadła, bo jest i Arek Machowski, który też w All Boysach, w Rockwell bronił, jest Wróbel, który to chyba w wielu w ogóle drużynach grał, Nowakowski, Warzecha, no ten debiut nieudany, ale fajnie, że ci weterani Redboxu, bo chyba tak śmiało już o nich można powiedzieć, zebrali się i stworzyli swój własny projekt, który mam nadzieję będzie święcił równe triumfy, co ich poprzednie drużyny. Z pewnością no, też podglądani przez Borkiewicza z GeoProfit przyszli zobaczyć starych swoich kolegów i przez kilka minut przecierali oczy, bo całkiem sobie radziły te młode wilczki, bądź faworytem, bo Old Starsi zaczęli jak chyba nigdy od dwóch zwycięstw i to dość dokazałych, no ale już po zmianie stron było troszeczkę gorzej. Oni jedni i drudzy jakby się umówili z jedną zmianą tylko na boisku i jedni i drudzy narzekali na frekwencję.
mówiąc, że ta straszliwa Liga Mistrzów odciąga mimo wszystko od Rapidu, ale miał kto grać. No z tym, że mówię, i więcej sił, i więcej takiej piłkarskiej mądrości było przy Old Starsach. No Marcin Siekiera śrubuje swoje wyniki, tym razem 5 bramek. Myślę, że na hali chciał odpuścić tytuł Króla Strzelców koledze Zającowi, a tutaj chyba tego nie zrobi, acz Zając depcze mu po piętach, bo również 3 gole. I to, co wspomniałem... Właśnie przepraszam cię odwrotnie, bo Zając ma 8, Siekiera 7, ale w tym meczu rzeczywiście to Zając deptał za Siekierę. No, mam na myśli ten ostatni mecz. W każdym razie może obydwoje będą tak walczyć, li tylko nie z przeciwnikiem, a ze samym między sobą. Natomiast reasumując to, co wspomniałem do przerwy, jeszcze jako tako młode wilki, no natomiast muszą popracować nad kondycją, bo tej o wiele więcej w All Starsach. Słowo jeszcze o Starsach, to jest taki chyba idealny przykład i można każdemu zespołowi, który waha się, czy wziąć udział w halówce, właśnie dawać przykład All Starsów, którzy zimą grali jako FC Hollywood. Nie wszyscy oczywiście zawodnicy, którzy teraz grają w All Starsa, ale zdecydowana większość i mieli nowego gracza, można powiedzieć znikąd wyciągniętego, Ryszarda Zająca, który z nimi grał. Tak dobrze grał, że został Królem Strzelców. Został dokoptowany na wiosnę, no i w połączeniu z całą resztą, która grała jednak wszystkie te mecze średnio udane, umówmy się, na hali, to teraz grają tak, że wygrali trzeci mecz rzędu, no i nie widzę na razie siły, która by mogła ich zatrzymać, a Zając jest najlepszym strzelcem pierwszej ligi grupy A. No sam wiesz po sobie, jak to jest, jak się w zimę nie gra, nie rusza. Nawet po wczorajszej rozmowie z kolegą z Normy, o których mi wspomniałeś, jak się, no pół roku to jest strasznie dużo i można strasznie się zmienić. Mówimy tu o wizualności, wyglądzie, a dynamice. Mówiąc już bezpośrednio o kilogramach, które nam potrafią przybyć, także no naprawdę no, halówka jest taką fajną odmianą tej naszej zabawy całej, że tam w niedzielę rano, czy tam w niedzielę w południe, kiedy nie wiem, żona czy dziewczyna zajmuje się obiadem, to jest najlepszy moment, żeby zmyknąć z domu na tą godzinę czy półtorę, bo tam są te mecze krótsze, pod pretekstem właśnie poruszania się i wtedy naprawdę i te popołudniowe przysłowiowe piwko lepiej smakuje, a i dla organizmu to jest dobre, także przemyślcie to, bo to, co wspomniałeś, Old Starsi są najlepszym tego przykładem i Marcin Siekiera, że warto się ruszać również zimą. Śląsk Katowice, SPFC, już to chwilkę rozmawialiśmy o Śląsku, tak, Śląsk bez Bartoszka Makowskiego, Pieniążka, był Kulińskiego, był za to Adrian Sopniewski i to właśnie Sopel strzelił 2 bramki w pierwszej połowie i prowadzenie było 2-1 właśnie z SPFC, natomiast druga połowa to koncert, no chyba najlepsza piłka, jaką grali od dawna gracze Sportspubu, wygrana ta część 5-0, zwycięstwo 6-2. Bardzo się podobał Tomasz Serzysko, też 2 bramki, to właśnie jak Serzysko strzelił Mateusz Żokowski. Serzysko tak kiedyś, pamiętam jeszcze w Wielousach, nie pamiętam, chyba nie był Królem Strzelców, ale na halówce naprawdę bardzo wiele bramek strzelał. Chyba był taki sezon, że został Królem Strzelców. Możemy to sprawdzić, kolega już tam sprawdza, kamerzysta, ale mi się wydaje, że był. Tak, ale to wtedy był taki typowy łowca bramek, teraz to się z biegiem czasu zrobił taki człowiek od wszystkiego, naprawdę podoba się to, jak on dorósł piłkarsko oczywiście, bo to nie jest młody zawodnik, ale dorósł piłkarsko na tym Rapidzie, no i teraz się zrobił taką naprawdę alfą i omegą SPFC, dyktuje tempo, kiedy atakować, kiedy bronić, pomaga w różnych strefach boiska, no ciekawa przemiana, ale tylko i wyłącznie na plus, pokazująca, że nie tylko strzelane gole są ważne tak naprawdę w grze w piłkę nożną i na Rapidzie w Redboxie. No nie ukrywajmy, to mówisz o mentalnej zmianie Tomka i masz rację, ale powiem to, bo czemu tego nie powiedzieć, że kiedyś lubił sobie porozmawiać i pokłócić się troszeczkę. Dalej lubi. I z kolegami, i z sędzią, i tutaj z nami, z organizatorami, natomiast nie, uważam, że właśnie zajął się graniem, a gdzieś tam no, charakteru całkiem się nie zmieni, natomiast dużo, dużo mniej gada, a więcej gra i to, co zawsze mówimy, to co trenerzy mówią, nie my, bo my to zawsze powtarzamy, że my tu nie jesteśmy mądrością świata, tylko bardziej obserwujemy i tak jest po prostu, że trener zawsze mówi mniej gadaj, a graj i wtedy będzie wszystko okej. I tak myślę, że to jest taka idealna łatka do Tomka, że przychodzi, gra, wie czego chce, a efekty przychodzą same, że widzisz, siedzisz tu i same pochwały mu przesyłasz i tego się trzymajmy. Tak, gra dla drużyny. Śląsk, to co powiedziałeś na samym starcie omawiania tej grupy.
No brakuje tych armat. Będą te armaty, to oni nagle z ostatniego miejsca będą pokonywać lidera, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że jest w ogóle w pierwszej lidze w tej grupie defensywa, która byłaby w stanie zatrzymać Pieniążka, Makowskiego, Bartoszka, Kulińskiego w pomocy, Okrajka i jeszcze Sopniewskiego. No i jeszcze Sopniewskiego, który jest zawsze niesamowicie bardzo żywy. Wiecznie go wszędzie pełno i to właśnie on by był chyba tym zawodnikiem, który by miał pole do popisu, obsługując właśnie taki no też, ciężko powiedzieć, trio napastników, bo to za dużo, no, ale no tu mi przeszkadza nasz kamerzysta, twierdząc, że Tomek Szerzysko faktycznie nie był królem strzelców, jednej bramki mu brakło, także zagadka już wyjaśniona, natomiast wracając do tematu, no to Sopniewski oczywiście mógłby obsłużyć naraz Bartoszka, Makowskiego i wspomnianego Pieniążka, no tylko jak oni by się tam w trzech na tej jednej połówce pomieścili pod bramką rywala, to sam nie wiem. No ale fakt jest faktem, że ich brakuje, bo na koncie Śląska 0 punktów. Tak, powiem szczerze, że tą piątkę Podemski jeszcze w bramce, którą wymieniłem, to jest piątka, która by mocno wojowała w Ekstralidze również. Natomiast no, problemem Rafała jest to, że póki co prawie nikt, bo wczoraj, czyli w czwartek, był tylko Adrian Sopniewski z tej grupy zawodników. Tabela All Starsi, Geoprofit, PAP pod piątką, SPFC, tylko te drużyny na razie zapunktowały, ale to się lada chwila zmieni. No na pewno się zmieni, natomiast tu jeszcze chciałbym wywołać kapitana Śląska, bo to organizator nietuzinkowy, że może jeżeli na ligę mu się nie uda doprowadzić do tego, żeby ta, jak wspomniałeś, złota piątka zagrała, bo ja tam widzę nawet złotą siódemkę, ósemkę, a nie tylko piątkę, to może uda mu się, aby ten team zjawił się 16 czerwca na Rapidzie, udowodnił wszystkim niedowiarkom, że to drużyna, która przy pełnej frekwencji z powodzeniem powalczyłaby w Ekstralidze. Tutaj Rafał, rzucam ci takie wyzwanie, mam nadzieję, że podejmiesz rękawice. A co do tego, że ta tabela to jakby równo podzielona na punktujących i niepunktujących, no to się zmieni, aczkolwiek aż ciekawie to wygląda. ATN FC Intercity, to już przechodzimy do grupy B. No ATN, oglądaliśmy to na live, przez pierwsze 20, powiedzmy, dwie minuty nie istniał w meczu z Interem. Nie dość, że przegrywał 0-1 po bardzo ładnej bramce, takie zagranie z narożnika i piętka napastnika Interu na 1-0 Szkutka. To ATN, no nie było go na murawie. Niemniej, mimo tych problemów, jakoś wyciągnął 2-1 do przerwy, no a w drugiej połowie no to zagrał swoje 6-0, 8-1. Dwa oblicza ATN-u, który na razie wyraźnie nie może złapać tego rytmu, który imponował z zimy. Wiemy czemu, no nie ma tych kilku bardzo ważnych zawodników, którzy jesienią i zimą, no zrobili dwa złote medale. No, początek sezonu póki co są na pierwszym miejscu w tabeli, po trzech meczach 6 punktów, ale przeciwnicy nie śpią, bo jeszcze Krysław, jeszcze Proform. No właśnie można powiedzieć, że śpią, bo nie grali. No, bo nie grali, ale się szykują do meczy, także no ciężko tu tutaj będzie i są tak w jednej, jak i w drugiej lidze to. No, wyrównane są te teamy i zobaczymy, jak to będzie blisko. Ja nie będę wróżył z fusów na tą chwilę, bo sam widzi, że te mecze, choć czasem wyniki mylą, bo są dość wysokie, to jednak no są wyrównane, w miarę wyrównane. Nie ma tutaj jakiejś hura gwiazd, acz za taką przedsezonę uznawany był Krysław. Pierwszy mecz to potwierdził, 10-3, w poniedziałek drugi mecz i już będziemy mądrzejsi na temat formy Krysława. Inter wygrał pierwszy mecz, teraz no fajnie się prezentował, do przerwy można powiedzieć, bo chociaż no, ta sama końcówka od 23 do 25 minuty no, spowodowała, że nie prowadzili, nie schodzili na zmianę stąd prowadząc, tylko przegrywając 1-2, to pokazuje, jak bardzo ważne jest te ostatnie sekundy, ostatnie akcje tuż przed przerwą oznaczającą koniec pierwszej połowy. Koncentracja, no, stracili ją gdzieś na 2 minuty, wykorzystał to Atenę i pomyślę, po mojemu to dalszy przebieg meczu to był konsekwencją tego, że Inter się musiał odkryć, żeby doprowadzić do wyrównania, to woda na młyn
dla ATN-u i tak się skończyło, jak się skończyło. No, pewnie wyciągną wnioski z tego i będzie lepiej. No, zobaczymy. Norma Goalbusters 13-1 dla Normy, 8-0 do przerwy. No tutaj Goalbustersi niestety tej pierwszej połowy nie zagrali tak solidnie jak w poprzednim spotkaniu. Dawid Lenert 7 goli, pamiętamy go z dwóch ostatnich sezonów. Dobrej gry. Transfer do Normy, super mecz. Szkoda, że go nie było w meczu, o którym będziemy zaraz rozmawiać. No to porozmawiamy o kolejnym meczu Goalbusters. No cóż, no trzeci mecz, trzecia porażka. Jak widzicie, nie jest łatwo tutaj, aczkolwiek myślę, że sami w swoim gronie dojdziecie do wniosku, co zrobić, żeby tą grę poprawić. Wspomniałeś tutaj, bo byłeś na meczu, o całkiem niezłym bramkarzu, który kilka razy pokazał się z dobrej strony. Brać przykład z bramkarza, aczkolwiek on nie musi tyle biegać co wy i na pewno będzie dużo, dużo lepiej. Norma Katowice właśnie z Rockwellem grała drugi mecz, no i tu już się nie udało. Było 1-1, było 2-1 dla Normy w drugiej połowie, ale jak Rockwell zaczął grać, zaczął biegać, zaczął skutecznie akcje swoje finalizować, no to zrobiło się 5-3 na koniec zawodów. To jest taki zespół Rockwell, niezwykle doświadczony w Redboxie, bo on gra wszystko i praktycznie ciągle tym samym składem. No i wie, że jak złapie na kilka dosłownie minut ten swój rytm gry, no to w te kilka minut jest w stanie rozstrzygnąć mecz. No Jazgarski już na hali pokazywał jakby zwyżkę formy. Ja tam jeden mecz oglądałem, chyba strzelił 3 czy 4 bramki. I to praktycznie wszystkie po indywidualnych akcjach. To jest taki właśnie zawodnik, który jest silny, mocno stoi na nogach, tak jakby miał obniżony środek ciężkości. Ciężko go wywrócić, ciężko go zatrzymać i potrafi przechylić szale meczu na korzyść swojej drużyny. Tutaj najwyraźniej miał swój dobry dzień i to jedna z przyczyn, dla których Rockwell poradził sobie z Normą, ale to właśnie taki typowo redboxowski pojedynek starych, dobrych znajomych, bo jedni i drudzy grają od nie pamiętam już kiedy, Norma wiem, że od początku w różnych składach z różnymi kapitanami teraz. No to się teraz troszkę przemeblowana ta Norma względem tej pierwszej. Tak, no teraz Łukasz Podgórski to ciągnie raz tymi zawodnikami, raz tamtej, natomiast no z samych nazw to pojedynek starych weteranów zakończony zwycięstwem Rockwell. Cóż, pogratulować i cieszyć się, że tak utytułowana drużyna jest na drugim miejscu w tabeli. Tak, bo i ATN i Rockwell zdobyli 6 punktów, 2 zwycięstwa, 1 porażka, no ale właśnie tutaj raczej patrzymy w te drużyny, które mają mniej rozegranych meczy. Atria, Krysław, Proform będą gonić na pewno i to lada chwilę. No będą gonić, tak jak zwłaszcza po tych pierwszych meczach, ciekawi jesteśmy tak formy dalszej Krysława, jak i Proformu, zwłaszcza ten Proform, który zadebiutował na hali i tutaj debiutuje na Rapidzie, bo pierwsze mecze pokazały, że to drużyny bardzo mocne, bo skoro się na inaugurację pokonuje ATN, no to trzeba być silnym. No a Krysław Rockwell. A Krysław właśnie rzeczony Rockwell, także tutaj wymieniliśmy jakoby jednym tchem czwórkę takich faworytów. W tabeli dzieli ich Atria, która no nie tak dawno jeszcze grała w Ekstralidze, także będzie tu kto miał walczyć. Tak, szóstka tygodnia. Tomasz Susek, bramkarz Inwetu. No nie ukrywamy, mieliśmy tutaj spory problem z bramkarzami, bo nie był to najlepszy tydzień dla bramkarzy, ale Susek no jednak kilka tych bardzo kąśliwych uderzeń, głównie Masiewicza, wybronił. A w polu już było dużo łatwiej. Piotr Kolebacz, Jarosław Kowalski, Tomasz Serzysko, Przemysław Masiewicz, Marcin Siekiera, pierwszy zmiennik Jazgarski. Nie można zapomnieć o Zającu czy Słotoszu, czy Sopniewskim, także w polu nie było problemów z wybraniem pewnie i 2 czy 3, nawet piątek nie było problemu, ale bramkarze dzisiaj najlepszym Tomasz Susek. No i nie zapomnieć jeszcze o Lenercie, który co prawda w meczu, w którym jego drużyna strzelała 13 aż goli, ale on strzelił ponad połowę, 7, też by mu się należało słowo pochwały, więc ja to czynię. Cóż, dziękujemy bardzo za ten odcinek. Zaczynaliśmy, kręcenie było zimno na dworze, nie było słońca. Teraz nie wiem, czy tak długo tutaj gadaliśmy. W każdym razie słońce za oknami, ludzie w krótkich rękawkach. Także mam nadzieję, że fajnie spędzacie tą niedzielę, bo ma być ciepło. Mówimy to w piątek. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy. Dziękujemy bardzo. To był drugi odcinek z wiosny Cafe Redbox.